nawet nie wiedziałem, że tu się da wejść. Wow, ale fajnie. Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo. A z tej strony komputer ze śmietnika. Komputer ze śmietnika to seria chyba, o którą prosicie mnie najczęściej. Tak więc dzisiaj uratowałem kolejny komputer i przyjrzymy się, co potrafi. Następnie troszeczkę go podrasujemy. Szczerze mówiąc, to jestem sam ciekawy, co jest w tym kompie, więc musimy go sobie otworzyć. Może coś się dowiemy. No tu są takie dupsy. To powinno jakoś odejść w górę, w dół. Zręcz w tą stronę. Okej, jest! Udało się w końcu. O, ładne futerko. Co my tu mamy? O, widzę pajęczynę mamy. Okej, mamy jakieś złącza SATA. Więc jest dobrze, mogło być IDE, mogło być gorzej. Proc, nie wiem, tu powinien być jakiś... Mamy taki RAM, co to? 512. Na oko widzę, że to chyba DDR2 będą. Spoko, jak dobrze pójdzie, to może będzie jakiś 775 socket. Całkiem da się to ulepszyć. Słuchajcie, no to ja myślę taki temat. Bierzemy go do domu, spróbujemy odpalić, zobaczymy, czy to w ogóle działa. Po tych pajęczynach to tak średnio bym powiedział, ale może coś się da z nim zrobić jeszcze. To więc mamy tutaj kompas ze śmieci, jak widzicie, on jest taki fajny, taki niezaczysty. Więc ja myślę, że zaczęlibyśmy sobie od tego, żeby go trochę odpicować, tak wyczyścić, jak się... Da się to w ogóle wyczyścić? Co to jest za model? To jest Fujitsu Siemens Esprimo E5915. I to było sprzedawane razem z monitorem, klawiaturą i myszką za 2680 zł. Ale to jest bardzo dobra wiadomość, bo to by oznaczało tyle, że w tym komputerze jest procesor na socket 775. A wiecie, co to oznacza? Że możemy tu wsadzić bardzo fajne, nie za drogie procesory. Co też zrobimy, ale najpierw go wyczyśćmy. Widzicie to futro? No, to właśnie dlatego warto by było go najpierw wyczyścić. Powiecie, że powinienem tutaj użyć sprężonego powietrza. No spoko, tylko to sprężone powietrze by kosztowało więcej niż ten komputer, także... No. Dobra. Safety first. Ja mam obawy co do tego komputera, więc wiecie, tak w pogotowiu. Najwyżej zrobimy tytuł, że spaliłem mieszkanie. Okej. Czemu on się odpalił? Spróbujmy, podłączymy monitor. Swoją drogą, chciałbym zwrócić uwagę na to, co zawsze zwracam przy komputerach ze śmietnika. Kamil, chodź tu bliżej. To, na co ja teraz pokazuję, to jest dysk twardy. O ile się założymy, że ktoś, kto wywalał ten komputer, nie sformatował tego dysku twardego. Przy każdym komputerze ze śmietnika jest ta sama sytuacja. Ciekawy jestem, naprawdę. Czekaj. O, a co to? Okej, to znaczy, że dysk jest chyba zacierany bardziej niż klapki Mojżesza. F1 to continue. Zobaczymy, czy coś tu jest. I dysk pracuje. Jo! X-Pack, wiedziałem. Patrzcie, tu jest w ogóle... To jest też śmieszne. Tu pisze, że to jest designed for Windows XP. Windows Vista Capable. Czyli był tworzony z myślą o XP-ku, ale jak mówisz, dacie Vistę, to podoła. Ciekawe, czy podoła dziesiątce. Dysk 70 giga, Krysiu. Ale to jest praktycznie cały pusty. To jest
X-Pack bez niczego. Także tu przynajmniej już mądrze. Jak ktoś wyrzucił na śmietnik ten komputer, przynajmniej jest pusty Windows, to chociaż tyle. Celeron D. 3,3 GHz. O kurde. Cześć, czy chcesz mi powiedzieć, że tak, to jest jednorodzeniowy komputer? Aha, widzę. Driverów nie ma. Bez driverów to raczej lipa trochę będzie, żeby odpalić nawet Metina. Ale ogólnie jakby tu się zainstalowały drivery na tym XP-ku, może nawet by to poszło. Ale ja bym i tak dychę tutaj zainstalował, skoro i tak to chcemy upgrade'ować. Ciekawy jestem, czy mój dysk z rzeczami zadziała. Czy to bez driverów nie pójdzie, ale tak dla beki ja bym to odpalił. Co zrobić w momencie, gdy macie jakąś kartę graficzną, ale nie wiecie nawet, co to jest za karta graficzna, bo to jest w ogóle Integra. Ała! Ty, ciepły ten radiator. I mamy vendora i mamy device i to jest kontroler wideo, więc po tym vendorze i tym device ID jesteśmy w stanie znaleźć sobie sterownik pod tą kartę graficzną. Graphics Media Accelerator, więc pobierzemy sobie sterowniki dla XP-ka, zaraz je zrzucimy na dysk. Dawać to! Chciałem tylko powiedzieć, że Windows XP... Ja się tak nie... Instalujemy dychę. Dawać mi tego SSD-ka. Już o XP-ku nagrałem film, wystarczy. Naprawdę. Bierzemy tego SSD-ka, wrzucamy dychę i niech się ten Celeron poci. Zobaczymy, co potrafi. Kurde, ciasno. O, dobra. Okej. Okay. To po prostu sobie wsadzimy tego SSD-ka luzem póki co. I tak nie będziemy tym kompem wywijać. Sobie tutaj go podłączymy. Wiem, że część z Was może powiedzieć, że po co tutaj daję SSD-ka, skoro nie będziemy w stanie wykorzystać pełnego potencjału tego dysku przez to, że mamy tutaj najprawdopodobniej złącze SATA 2 bądź nawet SATA 1, tego jeszcze nie wiem. W każdym razie jednak pamiętajcie, że prędkość dysku SSD zapisu i odczytu to nie jest wszystko. Czas losowego dostępu do pliku jest o wiele krótszy w przypadku dysku SSD i to jest najważniejsza rzecz, która odgrywa tutaj rolę. Więc będziemy mieli tak czy siak duże przyspieszenie, jeżeli chodzi o responsywność, niekoniecznie o transfer, a zważywszy na to, że na temat tego dysku już BIOS rzucał komunikat, że jest zacierany jak klapki Mojżesza, no to profit. Możecie mnie teraz nazywać mordercą XP. Idę po pastę, Kamil, wiesz? Nie, idę po pastę termoprzewodzącą, bo ten procesor się coś za ciepły robi. Kamil, to trzeba schłodzić. Ja to schłodzę, czekaj. Lampa? Po co komu światło? Jak nam się spali content, to nie będziemy mieli co wrzucić. Trzy. Ej, czemu to się obraca? Muszę też obracać. Chyba jak na grillu. Halo, halo, będziecie robotami. No ciepłe się wylosowało. Szkoda, że nie mamy tej kamery takiej termowizyjnej, bo by było fajnie widać, jakie to jest ciepłe. Powiedz mi, czy grałeś we wszystkie te gry? Jak widzicie tą okładkę, już pewnie słyszycie Riders of the Storm w głowie. O tak, ja już słyszę Riders of the Storm. Lego Star Wars The Complete The Saga. O, zobaczcie, jestem w grze komputerowej. Widzieliście takie cuda? Dobra, teraz trudne pytanie. Gdybyś mógł w swoim dzieciństwie grać tylko w jedną z tych trzech gier, to którą byś wybrał? Need for Speed Most Wanted bym grał. Nie wiem, czy wiecie, ale od czasu wprowadzenia Windowsa 10 jest bardzo fajny feature, kiedy jesteście podczas instalacji Windowsa 10 i jest na tym przygotowanie plików do instalacji i włożycie płytę z jakimś programem, na przykład grę, to Windows automatycznie wykryje, że to jest program na tej płycie i automatycznie go Wam zainstaluje. Więc myślę, całkiem spoko opcja. A nawet fajniejszą opcją jest to, że jeżeli zrobicie to podczas instalacji systemu, on automatycznie wgra też kraka, że gra będzie działać bez płyty. W którym momencie szczailiście się, że to co mówię to ściema? Przyznajcie się. No nie! Znowu te głupie błędy, co miałem już kiedyś. Dlaczego oni mi to robią? Cały czas. A miało być tak pięknie. Ale te głupie błędy niektórzy z Was mogą kojarzyć z Windowsa 10 na minimalnych. Są różne sposoby, żeby to obchodzić, ale one nie zawsze działają.
Więc co zrobimy teraz? W takim razie zrobimy teraz już wcześniej upgrade. Co upgrade'ujemy? Już wam powiem i pokażę zarazem. Tak więc mamy tutaj RAM DDR2. O taktowaniu 800 MHz mamy kości, czyli w sumie 6 GB RAMu. Tutaj mamy 4 sloty, więc zastąpimy sobie ten RAM, który jest tutaj, tym RAMem. No i zastąpimy też sobie serce naszego urządzenia. Zastąpimy je, to jest Intel Xeon E5440. Robiłem swoją drogą o nim wcześniej film, to jest procesor za 25 zł. Całkiem spoko, niektórzy go nawet parują z 1050 i całkiem nieźle sobie ten procesor radzi, a zwłaszcza wtedy, jeżeli by go chcieć wykręcić. Ja myślę, że tutaj na tym chłodzeniu, jakie mamy, nie będziemy niczego kręcić, ale wymienimy sobie teraz ten procesor i dołożymy ten RAM, żeby po prostu przejść tego Windowsa głupiego. Sobie wykręcimy ten mały radiatorek. Moi drodzy, tak wygląda chrupek, a nie pasta termoprzewodząca. Prawdopodobnie dlatego było tak cieplutko, w ogóle to futro tupa. Dobra, idziemy to wydmuchać i zmieniamy proca. Taki Xeon ściągnięty, czy Xeon, jak niektórzy wolą, z Chin. On ma dwa dodatkowe wycięcia już zrobione przez Chińczyków i także ma nałożony taki adapter. O, i on już sobie ładnie siedzi, tak, nic nam tutaj nie lata. Możemy sobie normalnie już go tutaj zapiąć, nałożyć pastę. Swoją drogą, ta pasta termoprzewodząca kosztuje chyba 29 zł. Czyli jakieś kilka złotych więcej niż ten procesor, który właśnie zamontowaliśmy. Więc dobry overkill będzie. Czy wszystko działa? To tak miało być? Czy oni chcą powiedzieć, że z mojego Xeona nici, że ja tu muszę teraz się babrać jeszcze w dogrywanie mikrokodów? A nie mogę nagrać mikrokodów, bo nie mam działającego systemu. Dokonało się. Muszę sięgnąć po swoją broń ostateczną. Zaraz wracam. 15 minutes later. Wsadzimy teraz tutaj najmocniejszy procesor na świecie. I nie. Nie chodzi mi o jakiegoś tam Threadrippera, Xeona, czy inne procesory architektury, nawet nie x86. Wsadzimy najmocniejszy procesor na świecie. E8400. Teraz wszyscy piszą w komentarzu już, że E8400, one najlepsze na świecie. A few minutes later. E8400 też nie działa. A jestem niepocieszony. Chociaż ten E8400 mógł działać, no. Many, many minutes later. Jest mi niesamowicie przykro to powiedzieć. Ale nic z tego nie będzie. Ani z Xeona, ani z E8400. Dlatego mamy tutaj chipset Q965, który wspiera maksymalnie procesory Core 2 Duo. Czyli możemy zapomnieć o czterordzeniowcach. Z tym, że, żeby było jeszcze śmieszniej, wspiera Core 2 Duo maksymalnie E6700, którego no nie mam. 3 hours later. Okej, wedle mojego tajnego źródła możemy ominąć te błędy, które były wcześniej, wciskając na klawiaturze Ctrl, Shift i F3. Okej, coś się dzieje. Jakby to zadziałało i było jednoczesnym rozwiązaniem. Tak miało być? Czyżby termin mnie oszukał? No nie wiem, może się to włączy teraz. Ja cię kręcę, to działa, stary. To tak, i się zalogował tak, jak termin mówi, no wbudowanego administratora, więc jeżeli macie jakieś problemy z OOBE, to jest rozwiązanie na wasz problem. Ctrl Shift F3. Czemu ja wcześniej nie wpadłem na to, jak mówiliśmy o Windowsie na minimalnych? Kurde. Film do powtórzenia. Na naszym jednorodzeniowym Celeronie. Oh yeah. O tak. Jeden rdzeń. 3,3 GHz. 4 GB RAMu.
O, nawet nie wskoczył ten RAM na 800 MHz, ale żal. O matko, aż mi przykro tak katować go. O, nie ma DirectX-a. To zaraz go tu wyjaśnimy. Zaraz go zainstalujemy. Procesor już zaczyna przyspieszać, bo to oznacza, że mamy Need for Speed Most Wanted. O boy. Ale to jest pokaz slajdów. Stary, to równie dobrze mógłbyś sobie rysować, że grasz. Stwierdziłem, że trzeba wrzucić tutaj jakąś kartę graficzną, więc co powiecie na 1060? Nie no, co wy bez jaj. Na jednordzeniowy procesor, to my se możemy ten. To jest karta, która się do niego nada. GT 730 jest. No niestety ta 730, mimo tego, że jest kartą bardzo, bardzo malutką, jak widzicie, i tak wystaje trochę ponad obudowę tego komputera, więc... No teraz zobaczymy, jak to zadziała i czy to zadziała. Mam nadzieję, że nic nam tutaj... Nie no, się załamie. Chodź tu na chwilę. Masz? Nagrywasz? Czy wy to widzicie? Chciałem wrzucić tutaj VGA. No jak ja to mam zrobić teraz? A mam monitor na VGA. Jak ja to tu mam? Ja pierniczę, no nie mogę przecież. Musimy wziąć inny monitor. Soon after. Dzieci, nie róbcie tego w domu. Co, weźmiemy sobie takiego? Bo tu są te kwadratowe, ale one... Niestety tamten monitor, nie mieliśmy kabla do niego, w sensie zasilającego, bo to taki customowy, więc wzięliśmy taki od Ela. Proszę, żeby to zadziałało. Moments later. Czy cokolwiek w tym komputerze może nie być złe? I patrzcie, i teraz wkładamy kartę i jeb, ona się blokuje na tym złączu. I nie może wejść do końca. No ewentualnie co możemy jeszcze tak na YOLO spróbować, bo już jestem taki zdeterminowany, odkręcimy te chłodzenie. Mam nadzieję, że ta karta przez tą chwilę się nie spali, ale... O! Super. To nawet nie jest śrubka. Ja nie mogę, to nawet nie jest jakiś Torx. Plan jest taki, że odpalamy na tym kompie Tibie i jak Tibia nie będzie działać na tym komputerze, to jak dla mnie to on naprawdę może wracać na ten śmietnik, bo teraz zobaczycie, co się stanie, jak się połączymy z internetem. Cały Windows się zesra, bo będzie chciał ściągać coś. Użyjemy Edge'a, żeby ściągnąć Firefoxa. O, skraszował się Edge, super. O. O kurde. Dla tego komputera nie ma ratunku. Tutaj mamy Margonem. Ja nigdy nie grałem w tą grę, to jest postać Kamila. Wejdź do gry. Ciekawe, czy to zadziała. Ej, to już serio, lepiej było tego XP-ka zostawić. Bez kitu. O, ty. No, i kliknij na tego zielonego typa. Tego? No. No. I teraz będziemy się z nim bić. I jak mam kliknąć? No, tak. O! Czy ty chcesz powiedzieć, że to działa? Tak, daj szybka walka teraz. Skos. Aha, nie da się chodzić na skos. Aha, to. No nie wiem, no to tak trochę laguje, jak widzisz. No tak, laguje. No ale da się grać. O, zobacz, działa filmik. Leci. A czekaj, a dajmy takie na przykład 240p. Ej, no to jest tak nawet prawie płynne. Nawet prawie płynne. To jest taka nakładka na YouTube'a, która bardzo pomaga w przypadku słabych kompów. Zobaczcie, jak to szybko się ładuje w ogóle i w ogóle błyskawicznie. No i zobacz, no i ten film już byś obejrzał, a to jest na pewno wyższa rozdzielczość. Proszę, ile zmiana frontu? I to jest 720p. Dajmy medium. No i to już działa z pełną prędkością. Popatrz. I widzicie? I tu wystarczy, że jeżeli ktoś z was ma naprawdę takiego kompa z drewna, InVideos
i normalnie 480p możecie oglądać filmiki w pełni płynnie. Okej, okay. Przynajmniej da się oglądać filmiki na tym kompie. Jest jakiś plus. Okej, okay. Przeglądanie stron internetowych pokroju CD Action. No, da się. No i fajnie. Memuchy też można przeglądać. O. Lajki. Moi drodzy, o, jak Open Arena. Próbowałem jeszcze przed chwilą zainstalować driver ze strony Intela i jak go chciałem zainstalować, to mi wyskoczyło, że czy chcę zastąpić sterownik starszą wersją, więc no to ja nie rozumiem w ogóle, co tu się wyrabia. I to cały komputer ze śmietnika. Nie ukrywam wam, jestem strasznie zawiedziony. Bo spodziewałem się, że uda nam się wrzucić tego Xeona, myślałem, że dołożymy tego GT730 i powiem wam, wyszedłby nam z tego całkiem fajny komputer, który można by używać na co dzień do internetu, a nawet pograć prostsze gry pokroju LOLa. No jednakże ten chipset Q965 okazał się strasznym ograniczeniem dla tego komputera i po tym jak on działa, to pomału przestaje się dziwić, czemu on trafił na śmietnik, bo gdybym wiedział, że te inne upgrade'y nie zadziałają, nie instalowałbym dziesiątki. Jednakże, no tak jak widzicie, dziesiątka z zainstalowanymi sterownikami, no w grach to jest totalny pokaz slajdów i to raczej wynika z tego, że po prostu ta Integra była przeznaczona tylko i wyłącznie do wyświetlania Excela i Worda i niczego więcej. Więc cóż, potencjał tego komputera jest praktycznie znikomy. Ten komputer chyba mógłby bez większych bóli wrócić na ten śmietnik, bo jest praktycznie nieużyteczny. Takie abstrakcyjne zastosowanie, które by miało sens, postawić XP-ka, używać do grania w stare gry, pokroju jakiegoś Dungeon Keepera, może inne jakieś gry z epoki DOS-a, może do tego by się nadał. Ale szczerze mówiąc, to cienko to widzę. Moi drodzy, tyle z mojej strony. Jeżeli interesują was takie materiały, pamiętajcie, żeby zasubskrybować, żeby być na bieżąco. Tyle z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Bios.